Dzisiaj tutaj u nas w klubie, aby uczcić drugą rocznicę śmierci Kazimierza Kusznierowa. Kazimierz Kusznierow był kierownikiem Teatru Obrzędowego Czeladonka. Wpoił w nas bardzo dużo wiedzy o dawnych obyczajach, o zwyczajach. Wielokrotnie wyjeżdżaliśmy na różne widowiska, przedstawienia, które wszystko sam reżyserował. No dzięki niemu poznaliśmy kawał świata. Dzisiaj obchodzimy, tak naprawdę jutro w sumie obchodzimy drugą rocznicę śmierci naszego założyciela, Kazimierza Kusznierowa, tak? Założyciela Teatru Obrzędowego Czeladońka. Wujek to był też mój wujek, jednak był kierownik dla drugich, był przyjaciel tak naprawdę, no pełnił wiele funkcji i we wsi, i tutaj w gminie Łomazy. Ale na pewno śmiało mogę powiedzieć, że dla wszystkich był przyjacielem wielkim i chcieliśmy go po prostu wspomnieć. W kilku słowach, te kilka słów wyszło tak naprawdę godzina 43, także film wyszedł dość obszerny. Dużo ludzi się wypowiedziało, dużo ludzi go dobrze wspomina, tak? No i nie chcemy, żeby pamięć o nim zaginęła. On po prostu był, jest i będzie. Usiedliście wzięci, poszedł do mojej matki, ale matka moja miała bardzo starą tę chałupę, swoją razem zbudowaną. No i po kilku tam latach małżeństwa, samo to było wojnę, żyli w 79 roku, w czasie wojny, no i w trakcie wojny to wiadomo jak to było i po wojnie to ta chałupa się zawaliła i musieli wiesz, szukać tam gdzieś tam kogoś mieszkać, zanim tam ten dom, czy ten, jaki tam plan mieli, czy ten odremontują, czy nowy postawią. No i jakiś okres czasu mieszkali w budynku, w takim tak zwanym tym domu ludowym przez 2 lata, no ale później ludziom coś ojciec zaczął budować, kupił dom po żydowski i zaczął budować, że duży ten dom był, kupił i zaczęli niektórzy zazdrościć, że dziecko taki miał tego chałupka, będzie miał duży dom, to zaczęli no, zazdrościć, żeby się wynosił z tego domu ludowego, no bo to tu za darmo w tym domu ludowym mieszka, no i ojciec wtedy ten. No i tam niektórzy, jak tam mówili, pójdę z pijami wygonię, jak ojciec się dowiedział, więc poszedł do domu szukać tego mieszkania. No i szedł tak ulicą i zatrzymał się doszło tego Jana Dobrukiewicza, którego wspominałem poprzednim. No i on się pytał, gdzie ty idziesz? No i się z Muelą sprawę znał, o co idzie. On miał bardzo duży dom, mieszkał tylko swoje służąco. No i mówi, to wprowadzę się do mnie, do mojego domu. No i ojciec tam się sprowadzili, mieszkali. Wtedy jak mieszkali tam w tym, u Dobrukiewicza w tym domu, wtedy się ja urodziłem ja w 50 roku. No i byłem taki właściwie, on miał swoich, ten Dobrukiewicz, miał swoje dzieci, miał swoich wnuków, ale oni osobno mieszkali. Więc ja byłem jego takim wnuczkiem przyszywanym. No i do tego Dobrukiewicza mieszkaliśmy przez 2 lata, jak się wnieśliśmy do swojego domu, to już miałem 2 lata. Ale jak ja byłem przyzwyczajony do tego dziadka, bo to był mój dziadek prawdziwego, nie miałem dziadka, bo nie byli dziadkowie, to ciągle nie chciałem w tym domu być, że się przeprowadzili do swojego domu ojciec z matką i z rodzeństwem, to ja ciągle przebywałem u niego, tego było tam raz, była nasza duża rodzina, bo 7 rodzeństwa, tu było biednie. To ja przebywałem cały dzień u niego, bo u niego było jeść, to i było zresztą mnie lubiał u niego cały dzień, tylko jedynie przychodziłem do domu na noc. I ten, jak przychodziłem do domu, nieraz matka mi ten, już dawała też tak samo jeść. I przychodziła taka sąsiadka, babka Polka, i ta babka Polka ta zawsze przyglądała się, a ona w ogóle taka była, że mrużyła, przyszła.